Zwracamy się, co mogło wierzyć uszkę. Ty też wędrujesz po całej wyspie w poszukiwaniu pracy? Może. A nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć jakieś zajęcie? Zależy mi na jak najszybszym znalezieniu pracy. Winnica jest tuż obok. Może tam spróbuj szczęścia? To nie taki zły pomysł. Chyba tak zrobię. Ej, ty. Opowiedz mi o gospodarstwie. Winnica Valerio jest jedną z największych na wyspie i pełni kluczową rolę w dostarczaniu wina na cały kontynent. Niestety, po śmierci Valerio, jego synowie nie mogą dojść do porozumienia, co odbija się na pracy. Rywalizując, można zyskać więcej dla siebie, ale podczas walk wiele traci się bezpowrotnie. Znajdzie się dla mnie jakaś robota? Proszę, proszę! Jaki robotny młodzieniec! Gdyby wszyscy twoi rówieśnicy byli tak pracowici, to ta wyspa byłaby dzisiaj w zupełnie innym stanie. Może zaciągnąłbyś do pracy mojego siostrzeńca? Próbowałem już chyba wszystkiego, ale ten dzieciak całymi dniami tylko by leżał i pił wino. Zajmę się tym. Może ten leń posłucha kogoś w swoim wieku? Jeszcze go dzisiaj nie widziałem, więc pewnie dalej śpi w domku dla pracowników. To ten mały budynek na wzgórzu. Chłopak ma na imię Fail. Nie musisz mu folgować. Dość już się za nim nabiegałem. Opowiedz mi o Andreasie. Andreas jest młodszym z braci. Za młodu często chorował. Dlatego ojciec nie pozwalał mu wykonywać ciężkich prac na winnicy. Valerio sprowadzał dla niego nauczycieli i kazał się uczyć, by w przyszłości mógł reprezentować interesy gospodarstwa w handlu z kupcami miasta. W końcu wyhodowanie zbiorów to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć je sprzedać. Holdwigu. Holdwig to silny chłopak. Odkąd tylko nauczył się chodzić, zaczął towarzyszyć ojcu w pracach na winnicy. Nikt nie zna się na gospodarstwie tak jak on. Niestety, ma trochę porywczy charakter i ciężko mu się dogadać z innymi. Do tego zawsze naśmiewał się z chorobliwości brata. Osobiście uważam, że był po prostu zazdrosny o to, że z biegiem lat Andreas stawał się od niego coraz mądrzejszy.
Rozumiem. Rozumiem. Hej! Oszalałeś? Mogłeś mnie zabić! Wiesz, kim jest mój wuj? Tak się składa, że to on mnie tu przysłał. Mam cię zaciągnąć do roboty. Przecież zrobiłem sobie tylko krótką przerwę. Ten staruch jest nie do zniesienia. Cały dzień stoi na tym placu i wydaje tylko polecenia. Dobra, wrócę do pracy. Tylko dajcie mi już spokój. Mam nadzieję, że wszyscy się udławią tym przeklętym winem.
Sprawa załatwiona. Fail wrócił do pracy. Mógłbyś przez chwilę go doglądać? Wolałbym się upewnić, że tym razem naprawdę pracuje, a nie podjada jedynie zerwane owoce. Jeśli uda mu się zebrać choć jedną skrzynkę winogron, to nie odeślę go do jego matki. Mam cię. O nie, to znowu ty! Nie możesz mi po prostu dać spokoju. Że też ten staruch musiał sobie znaleźć kogoś, kto jest w stanie wejść po drabinie. Posłuchaj, ja naprawdę nie nadaję się do tej pracy. Matka wysłała mnie tu tylko dlatego, że miałem się tu niby nauczyć życia. Ale jak do tej pory, to uczę się tylko zrywania winogron. Liam zmusza mnie do pracy całymi dniami, a później nawet nie pozwala odwiedzić Silbach, bo trakty są jego zdaniem zbyt niebezpieczne i coś mnie z pewnością zeżre. Co ja mam niby zrobić? Nie chcę takiego życia. Jest coś, co pomoże cię zmotywować? Widzę, że czasami potrafisz gadać z sensem. Zastanówmy się. Za 50 złotych monet mógłbym znieść trud życia na winnicy jeszcze przez kilka tygodni. Nic mnie to nie interesuje. Wracaj do pracy. Przeklęty wariat! Naprawdę nie cofniesz się przed niczym, co? Dobrze, wrócę do pracy, ale nie chcę mieć z tobą już nic wspólnego. Tym razem wolę się przyjrzeć, jak pracujesz. Tak dla pewności. Hej.
Fail wrócił do pracy. Tym razem dopilnowałem, by zebrał chociaż skrzynię winogron. Nie wiem, jak udało ci się tego dokonać, ale jestem ci dozgonnie wdzięczny. Może jeszcze chłopak wyrośnie na ludzi i nauczy się, że praca to nie tylko obowiązek, ale też przyjemność. Proszę, weź ten pierścień w ramach nagrody. Znalazłem go kiedyś na krzaku winogron i do tej pory nikt się po niego nie zgłosił. Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Rozumiem. Hola, hola! Nie ma przejścia dalej! Hej, ty! Czym się tutaj zajmujesz? Jestem kucharzem. Na pewno słyszałeś, jak na mnie narzekają. Gambert przesolił zupę. Gambert przypalił ścierwojada. Żartuję. Akurat na gotowaniu się znam. Z biegiem lat sam zauważysz, że gotowanie to nie tylko położenie czegoś na patelni, w garnku czy nad paleniskiem. Gotowanie to zbiór doświadczeń, nie czytanie z kartki. Kto jest tutaj szefem? W kuchni? To moje królestwo. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam pracować. Czyli możesz się obijać do woli? Pracuj, gdy cię widzą. Nikt nie ma prawa narzekać. Wszystko zawsze jest zrobione na czas. A że czasem spróbuję dodatkowo jakieś kiełbasy czy szynki. Jestem kucharzem. Muszę przecież poznać smak tego, co wrzucę do garnka. Powiedz po prostu, że umiesz kombinować. No, uważaj, młody. Trzeba sobie radzić w życiu. Znajdziesz dla mnie jakąś robotę? Patrząc po tobie, podejrzewam, że raczej nie masz na myśli stałej pracy przy winogronach. Tak się składa, że akurat mam coś, w czym możesz mi się przydać. Większość zbieraczy na farmie pracuje tutaj na kontrakty, które określają ich wynagrodzenie w zależności od zebranych skrzynek winogron. O ile motywuje to do pracy,
To sprawia równocześnie, że większość chłopców omija małe, dopiero dojrzewające okazy. Przynieś do mnie 2 tuziny takich kiści. O tej porze roku na krzakach pewnie będą głównie takie, więc nie musisz się specjalnie rozglądać. Pohandlujmy. Handlujmy. Przyniosłem winogrona. Doskonale. Trzymaj. To za fatygę. Nie mogłeś po prostu zlecić tego pozostałym pracownikom? To wino to trochę mój własny pomysł. Wszyscy tutaj wolą robić wszystko zgodnie z dawnymi tradycjami i boją się zmieniać stare receptury, choćby o 1 łyżkę przypraw. Wolę nie ryzykować, że Liam wyleje całą beczkę, gdy dowie się, że eksperymentuje. Cholera. Miałem nadzieję, że winogrona będą trochę bardziej kwaśne. Mam pomysł. Pomożesz mi dokończyć to wino, a gdy już sobie odsiedzi swoje na półce, to podzielimy się produktem końcowym. Co ty na to? Własne wino? Wchodzę w to. Dobra, nie traćmy czasu. Żeby dokończyć przepis, będę potrzebował czegoś kwaśnego. Niech pomyślę. Spróbujmy z jabłkami. Myślę, że 10 sztuk powinno wystarczyć. Jeśli nie masz żadnych przy sobie, to sprawdź sady obok winnicy. Gdyby ktoś się zaczepił, to powiedz, że ja cię przysłałem. Mam te jabłka. Zobaczmy. Kwaśne! Dokładnie takich mi było trzeba. W międzyczasie zacząłem przygotowywać już zacier z winogron. Chodź, pomożesz mi to, uwiniemy się z tym w kilka godzin. Najgorsza robota za nami. Czyli wino można już pić? Chłopcze, przed tym winem jeszcze długa droga. Najpierw trzeba pozwolić, by zaczęło fermentować, przefiltrować otrzymany produkt, później zlać do butelki. Spokojnie, tym zajmę się już sam. Muszę tylko zwolnić jeden z baniaków. Zlałem już poprzednią partię do butelek, żeby mieć miejsce na nasze wino. Mógłbyś ułożyć te butelki na jednej z tych półek? Tylko ich nie rozbij. Ja wracam do ksiąg. Muszę spisać aktualny stan magazynu.
Już nie mogę się doczekać, by spróbować naszego nowego wina. Może w końcu tchniemy trochę świeżego smaku w tą tradycyjną winnicę. Dobre wino potrzebuje jednak odpowiedniej, chwytliwej nazwy. Wiesz, nigdy nie miałem głowy do takich rzeczy. Może ty masz jakiś pomysł? Właściwie to mam kilka pomysłów. Najlepiej będzie, jeśli napiszesz mi to na kartce. Mam jeszcze dziś trochę roboty, a wolę, żeby mi to nie uciekło z głowy. Sam bym z pewnością na to nie wpadł. Miejmy nadzieję, że spodoba się pozostałym. Zanim wino będzie gotowe, minie trochę czasu. Poślę po ciebie gońca, gdy nadejdzie czas na pierwszą degustację. Jak sytuacja na winnicy? Fatalnie. Coś złego dzieje się na tej ziemi. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie się stąd zaraz wynosić. Hej! Hej, ty! Czy wino jest już gotowe? Cierpliwości! Przecież mówiłem, że poślę po ciebie gońca, gdy już będzie gotowe. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Już nie mogę tego słuchać. To przecież nic nowego. Co słychać? Pilnowanie pracowników to całkiem wdzięczne zajęcie. O człowieku można wiele się dowiedzieć poprzez samą obserwację jego pracy. Kto tu rządzi? Liam nadzoruje pracę innych, a Holdwig dba o interesy winnicy. Jak życie? Nie jest dobrze na winnicy. Czuję to. Nie wszyscy są zadowoleni z rządów Holdwiga. Hej! Kto tu rządzi? Liam nadzoruje pracę innych, a Holdwig dba o interesy w winnicy. Thank you.
to duże szanse. Jak cicho. Jak cicho. Wynocha z mojego łóżka! Czego u diabła chcesz? Czego u diabła chcesz? Hola, hola! Nie ma przejścia dalej! Ej, ty. Zabierz mnie do... wioski Silbach. Oczywiście! Ej, ty. Nie widziałeś gdzieś szwędającej się samopas owcy? Ta, widziałem. Ale to było szmat czasu temu, a zwierzę już dawno zdechło. Jak to się stało? Patrolowałem obszar w pobliżu rzeki, gdy nagle usłyszałem rzężenie zwierzęcia, dobiegające z pobliskiego zapadliska. Pobiegłem sprawdzić, co się stało i zobaczyłem wilka dobierającego się do owcy. Musiała wcześniej spaść ze skarpy, bo miała połamane kopyta, ale wciąż wierzgała, przedłużając swoją agonię. Wilka szybko ubiłem. Owca była jednak w opłakanym stanie. Nie pozostało mi nic innego, jak oszczędzić jej bólu. Jak wyglądała ta owca? Jak to owca, z tym, że jedno ucho miała naderwane. Możliwe, że wilk po prostu je odgryzł. Przyniosłem trofea. Nieźle. Porządne trofea. Yeah.